Cześć, z tej strony Mateusz z ekipy Kazbek. Współpracujemy ze Studio Makers już od jakiegoś czasu na wielu różnych płaszczyznach. Realizujemy tutaj zarówno podcasty, vlogi, jak i rolki, shorty i TikToki, więc tak naprawdę jest to swego rodzaju obsługa 360 w zakresie produkcji wideo. Dlaczego to robimy? Po to, aby promować ekspertów wewnętrznych, po to, aby generować więcej leadów dla firmy i po to, aby mieć evergreenowy content, który będzie pracował na nas przez lata w social mediach. Jakościowo wszystko się zgadza, bardzo szybka obsługa, szybka realizacja materiałów, a przede wszystkim także jakościowa, więc z naszej perspektywy gorąco polecam współpracę ze Studio Makers. Studio ma swój charakterystyczny klimat, jest trochę mrocznie, trochę dyskretnie, trochę magicznie, przez to wydaje mi się, że panuje tutaj duży luz, jeśli chodzi o budowanie wypowiedzi, budowanie klimatu, tworzenie kontentu i po prostu czujemy się tak jak w domu. Siedzimy, rozmawiamy, omawiamy sobie różne kwestie. Nie ma takiego typowego spięcia jak w takich sztywnych, modowych studiach fotograficznych czy jakichkolwiek innych. Tutaj po prostu siadamy, wchodzimy, czujemy się tak, jakby to był element naszego biura, element naszej firmy. Byłem ze wszystkimi, którzy nagrywali tutaj i widzę po nich bardzo duży luz, mimo że są to osoby, które nie mają doświadczenia w pracy z kamerą, z obiektywem, nie wiedzą, jak się za to zabrać, nigdy nie czytały na przykład z promptera, nigdy nie realizowały vloga czy podcastu, a jednak wchodzą tutaj i od razu przechodzą do rzeczy, od razu zaczynają mówić, opowiadać o swoich doświadczeniach, dzielić się swoją wiedzą i dla mnie jest to świetne doświadczenie, bo wchodząc tutaj są bardzo sceptyczni, zastanawiają się, jak to wypadnie, czy są na to gotowi, czy mają przygotowany dobrze materiał, a po wyjściu myślą, hej, ja chcę więcej, chcę jeszcze częściej nagrywać, umawiaj mi kolejną sesję, bo po prostu dobrze się w tym czuję, jest to dla mnie nawet, można powiedzieć, że zabawa i pewna forma relaksu od takiej codzienności w pracy na projektach. Ja też z Marcinem na żywo współpracujemy razem przy tych nagraniach, trochę jesteśmy takimi współreżyserami, podpowiadamy wszystkim występującym, co robić, czego nie robić, jak coś powiedzieć lepiej, jak coś powiedzieć inaczej, jak zmienić energię w głosie, jak gdzieś budować tą dynamikę, więc dużo się dzieje i fajnie, bo właśnie mamy różne perspektywy i z tego wychodzi taka fajna synergia, która generuje bardzo dobre efekty. Sporo materiałów jeszcze czeka w szufladzie, ale te kilka kawałków kontentu, które już się ukazały, bardzo mocno zboostowały nasz Instagram. Bardzo fajnie sprawdza się też to do promocji podcastu naszego foundera Bartka Majewskiego, który też buduje zupełnie nowy brand i zupełnie nową markę także właśnie w ekosystemie Kazbek. Naprawdę, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak boostować sociale, to zdecydowanie z formatami wideo. Mamy bardzo dynamiczny, aktywny kontakt, od razu omawiamy wszystkie kwestie, wymyślamy formaty, produkujemy je, bardzo szybko uzyskujemy gotowe efekty, które możemy przekazać czy to do agencji social media, czy samemu się nimi zająć i zacząć je publikować. Ta praca jest bardzo dynamiczna, tak jakby ludzie ze Studio Makers byli w naszym zespole, byli jego elementem, a nie tylko zewnętrznym podwykonawcą. Mateusz Buczkowski z ekipy Kazbek.